Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki zostało docenione jako atrakcja turystyczna w regionie i uhonorowane Wędrowcem Świętokrzyskim nagrodą za pracę na rzecz rozwoju turystyki w województwie. Wędrowiec jest również pewnego rodzaju wyrazem uznania w związku z tym, że teraz spodziewamy się większego wzrostu zainteresowania ze strony turystów zagranicznych, zatem Krzemionki chyba wyraźnie już w tej chwili widoczne są na mapie i Polski, i świata. Będziemy się starali, chociaż przypomnę, że jest to specyficzny rodzaj turystyki, która tutaj u nas gości, bo mówimy o turystyce kulturowej, czyli tej, która uwzględnia również i zadania ochronne, czyli uwzględnia to, że mamy do czynienia z wyjątkowym obiektem, o który w pierwszej kolejności należy się troszczyć, ale również umiejętnie go udostępniając dla zwiedzających. Krzemionki są perełką turystyczną na mapie Polski i jedynym zabytkiem w regionie świętokrzyskim wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Myślę, że zwłaszcza Wędrowiec Świętokrzyski jest pewnego rodzaju takim pomysłem, aby trochę dodać muzeum skrzydeł również w tym momencie, kiedy wreszcie obiekt po długotrwałym remoncie zostanie otwarty. Przypomnę, że nastąpi to w maju roku przyszłego i że wówczas też będziemy odnotowywać zwiększone zainteresowanie turystów. Doktor Jerzy Tomasz Bąbel, Artur Jedynak i Kamil Kaptur, którzy działali w zespole na rzecz wpisania krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2019 roku, otrzymali statuetkę honorową Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. Te wyróżnienia i ta nagroda, Świętokrzyska Nagroda Kultury honorowa, są takim drugim podkreśleniem rangi, jaką właśnie wpis na listę Światowego Dziedzictwa dla regionu, ale także i dla samego muzeum stanowi. W maju przyszłego roku turyści będą już mogli odwiedzać i podziwiać rezerwat Krzemionki, kopalnię krzemienia pasiastego i korzystać z pełnej oferty Muzeum Historyczno-Archeologicznego. Prace remontowo-modernizacyjne w ramach projektu zwiększenia dostępności do muzeum trwają. Nie mamy czasu czekać, ponieważ tak się składa, że projekt trwa. Jego realizacja jest cały czas monitorowana. Zaczęły się prace górnicze związane z budową szybu windowego. No, mamy też do wypełnienia pewne obowiązki, które dodatkowe, które wynikają właśnie z komunikacji pomiędzy podziemiami a światem na zewnątrz, nałożone przez prawo geologiczne i górnicze, więc no, mamy cały czas co robić i liczymy, że te wszystkie zadania, które jeszcze są przed nami, które w tej chwili wykonujemy, no, zakończą się jak najszybciej i że faktycznie w maju już będziemy mogli zupełnie nowy, ale jednocześnie tak samo atrakcyjny jak poprzednio obiekt do Państwa dyspozycji oddać. Nagrody i wyróżnienia za zasługi dla turystyki przyznawane są z okazji Światowego Dnia Turystyki przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Z pewnością takie uhonorowanie jest motywacją do tego, aby dalej prężnie działać na rzecz turystyki.